Premierze Jacek Ozdoba, poseł na Sejm w ramach interwencji. Pośle, proszę im przerywać pan. Proszę, ale, nie, panie pośle, no, proszę mówić. Proszę. No to pan przeszkadza pana podwładny. Dziękuję bardzo, panie premierze. Chciałem panu zapytać, jak panu nie jest wstyd w sytuacji, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna hybrydowa. Nasi żołnierze są narażani na utratę życia bądź zdrowia, a pan nie wychodzi i nie broni polskiego munduru. Jest pan niekonsekwentny, bo ja oczekiwałem, że pan wyjdzie i pan powie, że pan rozmawiał z panem ministrem, prokuratorem generalnym na temat zarządzenia prokuratora regionalnego w Lublinie, który powołał zespół śledczy, którego celem będzie zebranie i karnoprawna ocena materiału dowodowego dotyczącego zachowań funkcjonariuszy podejmowanych wobec cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę polsko-białoruską. Panie premierze, jest pan ministrem obrony narodowej. Czy pan sobie zdaje sprawę, że dzisiaj użycie środków przymusu bezpośredniego, ochrona własnego życia funkcjonariuszy będzie obarczona tym, że nie stoicie za nimi murem? I kłamie pan w sprawie pana prokuratora Janeczka, bo wydał on oświadczenie, które mówi, że jest odcięty. Ile razy pan jako minister obrony narodowej spotkał się pan z zastępcą prokuratora generalnego, który zgodnie z prawem nadzoruje pion wojskowy, a został odcięty niezgodnie z prawem? Pan ponosi pełną odpowiedzialność. I wie pan co, na koniec dnia pan może się zasłaniać kwestią koalicji innymi tematami. Ale prawda jest taka, że nie macie wstydu, bo jeszcze niedawno pluliście na polski mundur. Razem z Donaldem Tuskiem pozwalał pan na to, żeby żołnierze polscy byli wyzywani, żeby było wręcz w kampanijny scenariusz wpisywał się film Zielona Granica, a pan nie reagował, kiedy wasi celebryci, wasi politycy na granicy wpisywali się w narrację Federacji Rosyjskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, po pierwsze widzicie różnicę, że ja dopuszczam do głosu wszystkich. Nawet tych, którzy mówią czasem nieprawdę, bo też trzeba, jak się używa mocnego słowa wstyd, to zastanowić się nad waszym postępowaniem, nad postępowaniem naszych poprzedników. Czy zbudowaliście zaporę, która jest nie do przejścia, bo tak mówiliście? Nie, musimy ją dzisiaj wzmacniać. Czy zmieniliście przepisy w zakresie użycia broni? Nie, musimy to zrobić teraz my. Czy zrobiliście pomoc prawną dla żołnierzy? Jeżeli są w takiej sytuacji, gdy są prowadzone wobec nich dochodzenia, nie, przez 8 lat tego nie zrobiliście. Dlaczego nie przeprowadziliście tych zmian? Dlaczego nie macie teraz też honoru, uderzycie we własne piersi? Ja zapraszam do współpracy w tej kwestii, bo bezpieczeństwo państwa polskiego nie powinno mieć barw partyjnych, bo ono jest ponad to. I ja głosowałem za umocnieniami na granicy, kiedy byłem w opozycji. I nie krytykowałem takiego działania. Pan zachowuje się inaczej, bo pan przyjął taką metodę. Nie, ale pan przeprosi. Nie, ale teraz pan nie odpowiada w ogóle na pytania. Panie pośle. Pamięta pan wyzywanie funkcjonariuszy? Gdzie pan wtedy był? Pan nie jest w stanie teraz wysłuchać. Ja pana spokojnie wysłuchałem. Choć pan mówił wiele rzeczy obraźliwych i nieprawdziwych. No to proszę powiedzieć, jest nieprawda. Na każdym Komitecie Bezpieczeństwa bierze udział minister sprawiedliwości, prokurator generalny. I w tym komitecie były i będą rozważane właśnie te kwestie i prace nad tymi kwestiami trwają. W tych pracach bierze również szef BBN-u, bo jest też na każdym komitecie. A te zarządzenie dotyczące zespołu śledczych? Rozmawialiśmy też o tym. Też o tym, żeby wsparcie i zasada zaufania i domniemania niewinności. Szczególna zasada wobec wszystkich obywateli. Ale mi się wydaje, że wobec żołnierzy, którzy bronią polskiej granicy, szczególna w dwójnasób. Powinna być stosowana i to w bezpośredniej rozmowie. Może ma pan plecak spakowany, ale słowo przepraszam powinno paść z ministrem obrony narodowej, który pozwalał na to, żebyście pluli na polski mundur. Za wiele to nie mnie trzeba przepraszać, ale żołnierzy, bo robiliście na nich nagonkę i pan nie ma wstydu. Nigdy nie robiłem nagonki tak? na żołnierzy. A film Zielona Granica, Sterczewski, a pani Jachira, pozostałe osoby? Wszystkiego dobrego. Jak panu nie słucha? Jeżeli pan dzisiaj chciałby wyjść z twarzą, to niech pan zadzwoni do ministra prokuratora generalnego i niech pan powie, że ma natychmiast wykasować zespół, który dzisiaj naraża właśnie na tą odpowiedzialność tych funkcjonariuszy. Wymyśliliście sobie scenariusz wpisujący się w narrację Federacji Rosyjskiej. Dzisiaj pan może się pięknie ubierać i mówić, że chce pan uszczelnienia granicy. Ale kiedy pana głos był potrzebny, siedział pan cicho, bo tak pana ukazał Tusk. Nie ma pan wstydu w tym zakresie. Uszczelniamy, naprawiamy i to trzymamy za to kciuki. Pan doskonale i nie wie. Będziemy zważać na ten chaos, zamęt. Dziękuję. I na fałszywą propagandę, którą siejecie. Bardzo panie państwu dziękuję. Panie premierze, ja mam jeszcze pytanie, ale nie, panie premierze, ja mam bardzo konkretne pytania. Proszę nie uciekać. No i chcemy uzyskać kompleksową informację. No pan nie udzielił tej informacji, tylko po prostu pan powiedział, że nie ma pan wiedzy w tym zakresie i liczy, że wszystko będzie dobrze. No nie będzie dobrze, jeżeli minister obrony narodowej ucieka i nie daje pełnej informacji.